I panie i panowie, serdecznie zapraszam na antenę wojownika ostatnich chwil, wojownika ostatnich wydarzeń. Jeszcze nie milkną echa gigantycznego zwycięstwa nad Julio Chavezem Juniorem. Z nami oczywiście Andrzej Fanfara. Witam serdecznie, Andrzeju. Witam serdecznie wszystkich. Andrzeju, powiedz, jak zdrówko, jak się czujesz psychicznie po tak spektakularnym zwycięstwie przed doskonałą publicznością na właśnie, praktycznie można powiedzieć, terenie przeciwnika? Czuję się bardzo dobrze po walce. W trakcie walki też jakoś nie było tej takiej presji, znaczy ta presja mnie nie zjadła. Psychicznie czułem się bardzo dobrze i no to było też widać w ringu, bo z rundy na rundę torowałem się rozkrętałem, byłem skoncentrowany i skupiony tylko na walce, nie jakby na otoczeniu i kibicach. I z rundy na rundę ta moja przewaga była coraz większa. Andrzeju, chciałbym się cofnąć, słuchaj, do samych początków kariery, kiedy naprawdę martwiłem się o twoją przyszłość. Jak wiesz, nieraz mówiłem, że zamęczysz się w wadze średniej. Pamiętam, kiedy obok Pawła Wolaka no, stanowiliście tutaj taki duet właściwie. Podobnych zawodników wybieraliście w pewnym czasie w wadze średniej. I no, ja martwiłem się o to, że waga średnia, no zdecydowanie to nie jest twój, to nie twoja kategoria. No, bardziej koszykówka niż boks. I powiedz mi, jak to następowało, kiedy doszedłeś do wniosku, że w naturalny sposób możesz wnieść dużo więcej kilogramów, nie dbać o wagę, a być przez to silniejszy? Jak to wyglądało, powiedz? Znaczy, no to było chyba po porażce z Derekiem Sidleyem na telewizji ESPN. To była taka pierwsza moja większa gala. Wtedy pamiętam, to na kanale walczył tu w Chicago po tej porażce postanowiłem, że zmienię tą kategorię wagową. Zacznę mocniej trenować, wrzucę tych kilogramów troszeczkę więcej i spróbuję siły jakby w nowej kategorii wagowej, bo byłem wysoki, miałem warunki do tego, żeby tych kilogramów przybrać, być mocniejszym fizycznie. No i to okazało się strzałem w dziesiątkę, kiedy zmieniłem kategorię wagową. Zacząłem naprawdę mocno bić i wygrywałem walkę za walką. I powiedz mi, te elementy psychiki, twardej psychiki, no bo szczęka to, wiesz, to już nie jest coś, nad czym możesz pracować. Albo się z tym urodziłeś, albo tego nie masz. Ale psychicznie, metamorfoza, słuchaj, zmieniłeś się radykalnie. Powiedz mi, to też miało wpływ, że czujesz się jak ryba w przysłowiowej wodzie, że to jest twoja waga i tutaj nagle te elementy, że jesteś skupiony, skoncentrowany, nikt nie jest w stanie wyprowadzić ciebie z równowagi, nawet niekorzystnie działający na przewagę twojego przeciwnika sędzia ringowy, no. Znaczy, no tutaj na pewno to ten mój spokój w tej walce i koncentracja to jest jakby to całe moje doświadczenie, tak, z walki na walkę dobierałem coraz większego doświadczenia. Te walki miałem coraz to lepsze, coraz to z lepszymi zawodnikami. Nieraz byłem wpisywany na straty, byłem faworytem i musiałem jakby mieć obie presje, tak? Tym, że byłem właśnie faworytem, raz, że byłem takim underdog, czyli pięściarzem, który był spisywany na porażkę, a wygrywałem, także w tej mojej karierze miałem różne sytuacje i to też pomogło mi przygotować się do tej walki, tak, pod kątem psychicznym i myślę, że to nie jest przypadek po prostu tego jednego obozu, a no całej tej mojej kariery. No zdecydowanie, słuchaj, naprawdę wielkie gratulacje, bo przeszedłeś do historii, wiesz dobrze, jakim symbolem dla Meksykanów był Chavez Jr. Później po walce, no, jego wypowiedzi już, słuchaj, przeszły, obiegły kulę ziemską 10-krotnie i stał się, no, nie lada, słuchaj, no, nie chcę używać, wiesz, konkretnych słów, ale ludzie mają dużo zabawy, kiedy stwierdzał, że przecież on był dobry, no, on był dobry, więc
chłopakowi coś tam chyba porobiłeś źle w głowie, no, tą walką. Strasznie obity, trafił do szpitala. Udowodniłeś, że twój cios to nie jest wata, to nie jest, słuchaj, coś, co tak naprawdę można lekceważyć. I tutaj no wielkie gratulacje, bo niedowiarkowie nagle przekonali się, że Andrzej ma przed sobą świetlaną przyszłość, dosłownie. Powiedz mi, fachowcy typu Rafael, no wszyscy pieją nad tobą. Powiedz te najważniejsze recenzje, co wyłapałeś, co najbardziej lubisz w mediach? No, co najbardziej lubię. Fajnie, że najlepsi eksperci doceniają tą moją predyspozycję w tej walce i no ja tu mogę tylko się z tego cieszyć i to jest taka motywacja do tego, żeby jeszcze mocniej trenować, żeby wygrywać kolejne walki. Także super, że i kibice i eksperci wypowiadają się bardzo dobrze na mój temat. Ja mogę się tylko z tego cieszyć i czerpać motywację do kolejnych treningów i walk. Andrzeju, mówiąc teraz o twojej przyszłości, powiedz mi, czy już możesz śmiało stwierdzić, że tak naprawdę no, na przykład rewanż z Adonisem Stevensonem jest w zasięgu twoich rękawic w najbliższym czasie? Rzuciłeś to wyzwanie od razu, bezpośrednio po wygranej walce z Julio. Powiedz mi, czy czujesz, że gdzieś to wisi w powietrzu? No tak, zobaczymy jeszcze, jak pójdzie przetarg z Stevensonem, z Kowalierem, bo tam jeszcze nic nie jest pewne. Ale tak jak mówię, ja chciałem już tego rewanżu jeszcze przed walką z Chavezem, a i mówiłem, że to będzie taka przepustka do tego, żeby boksować ze Stevensonem. Zobaczymy, na którym miejscu teraz federacja WBC ulokuje mnie. Prawdopodobnie na pierwszym, bo przed walką z Chavezem byłem chyba bodajże na trzecim lub czwartym miejscu. Tak. Także no jestem na tą walkę gotowy jak najbardziej, chcę tego rewanżu. Stevenson nie jest łatwym przeciwnikiem i rywalem, ale mam nadzieję, że ja też jestem lepszym bokserem, bardziej doświadczonym i będę miał większe szanse, żeby zdobyć ten upragniony mistrza świata. Andrzeju, przede wszystkim jesteś inteligentnym pięściarzem. Powiedz mi, w grę w następnej walce będą wchodzić już astronomiczne, jak na polskiego pięściarza, kwoty. No będą to już będziemy mówić o milionie, na pewno. Powiedz mi prywatnie, jesteś właścicielem gymu. Powiedz mi, jakie masz plany, słuchaj, no nie ma wody, miejsca na wodę sodową, prawda? Potrafisz zaplanować swoją przyszłość, prawda? Oczywiście, że nie, trzeba planować na przyszłość. Wiadomo, boks się trwa wiecznie, także trzeba się jakby zabezpieczać, mieć ten drugi plan na życie. Na razie trzeba zarabiać te pieniądze z boksu, inwestować je. Prowadzę swój gym, Hyper Fight Club i dwie firmy, w które też inwestuję pieniądze, także na pewno trzeba mądrze do tego podejść. Ja mam to szczęście, że moim menadżerem jest mój brat i też mi pomaga jakby w blokowaniu tych pieniędzy, inwestowaniu. Także mamy taki rodzinny biznes, który no całkiem dobrze się rozkręca i tak jak mówię, no trzeba do tego mądrze podejść i te zarobione pieniądze zainwestować. Powiedz mi, jak oceniasz współpracę z trenerem samym Koloną? Pracujecie już od... My się znamy jak łyse konie, mogę powiedzieć. Współpracuję z nim już prawie od początku, kiedy tu przyjechałem, czyli praktycznie 9 lat i no, widać te efekty teraz, tak? Także współpraca jest bardzo dobra i mam nadzieję, że cały czas to dostanie. Sam w niektórych walkach był krytykowany, że nie umiem go poprowadzić i tak dalej, ale ja wierzyłem, że trenując z nim, trenując razem, jesteśmy w stanie wygrywać walki. Andrzej, w to wierzę, rzeczywiście. Podczas ostatniego pojedynku no, pokazaliście niesamowite, słuchaj, zdyscyplinowanie i genialną współpracę w narożniku, także to też
jest duża zasługa, słuchaj, całego teamu. To, co powiedziałeś o bracie, tutaj ukłony w stronę Maxa. Powiedz mi, jeśli już zostawimy sport, chociaż będziemy cały czas przy sporcie, czy prawdą jest, że w tym momencie oglądasz mecz? Piłkarski oczywiście. Dokładnie, tak. Oglądam właśnie Legię, która gra z Ruchem. Także dokładnie z 5 minuta meczu. Wynik 0-0. Jak wiadomo, jestem kibicem Legii. Kibicuję tak samo jak kibice Legii kibicują mi. No i właśnie jestem na meczu, także czekam aż padam jakieś gole. I Andrzej, tutaj chyba od urodzenia tak naprawdę to jakieś tradycje rodzinne. Kibicujesz od zarania, tak? Legia jest twoim klubem. Zawsze jej byłeś wierny i z tego, co widzę, chyba pozostaniesz, prawda? Pewnie. Od najmłodszych lat kibicuję Legii i tak już zostanie do końca. No a powiedz, kibice odwdzięczają się. Ci, którzy mają okazję śledzić twoją karierę, ostatni mecz, po prostu to, co młyn tak zwany skomponował dla ciebie, chyba przeszło nawet twoje najśmielsze oczekiwania, prawda? Oczywiście, no cała Żyleta jest zawsze kibicuje i przed tymi walkami lub po walkach kibice mnie wspierają lub dziękują za to, że wygrywam walki. Także no, ja mogę się tylko cieszyć, oglądając ostatnie podziękowania, siarki idą po rękach, także super. Ja tak mówię, nie boksuję tylko dla siebie, ale dla ludzi, dla fanów boksu, dla kibiców Legii i dla całej Polski. Także super, że kibice tak się odrzucają. Andrzej, żyjesz boksem, nie jest ci obca piłka nożna. Słyszałem historię, bo głośno mówi się w świecie bokserskim, że zamiast oglądać pojedynek Mayweathera z Pacquiao, ty będziesz kibicował właśnie swojej drużynie, tak? Tak. Będę na latę na Puchar Polski do Polski. Będzie to mecz na Stadionie Narodowym, także będę tam kibicował Legii, ale później od razu po walce jestem zaproszony do studia telewizji TVP1 i tam będę transmitował na żywo walkę Mayweather Pacquiao i będę w studiu analizował na żywo walkę i także walki nie ominę. Oczywiście, czyli będziesz komentatorem, fajnie. Będzie usłyszeć twój głos, zobaczyć ciebie w studiu. Powiedz mi prywatnie na co dzień, oprócz piłki nożnej, boksu, powinna być inna kolejność, boksu i piłki nożnej, czym żyje Andrzej Fonfara? Powiedz mi, jakie zainteresowania. Wiem, że chyba słuchasz Hemp Grew, prawda? Oczywiście, no, chłopaki z Hemp Grew byli też na walce, wyprowadzali mnie na walkę. Też mi kibicują i fajnie. Na co dzień, no wiadomo, żyję w Chicago, prowadzę klub, ogólnie codziennie boks i treningi, także, normalne życie, tak? Ale właśnie chcę się dowiedzieć, słuchaj, czy znajdujesz czas na lekturę? Na przykład, czy nie jest ci obca książka? Czy lubisz obejrzeć przed walką, po walce jakiś dobry film? I jeśli tak, to jaki? Jaki to tytuł? Oczywiście, oglądam ogólnie filmy i nieraz przed walką. Przed walką lubię obejrzeć jakiś mocny film, film akcji, nie wiem. Nieraz oglądałem też filmy 300, bo tam są fajne takie aspekty. Prawie był gol, także dlatego trochę przerwałem. Takie aspekty wojenne i które motywują do tego, żeby być tak naprawdę wojownikiem, tak samo jak w ringu. Książeczka też czasem, także trzeba się relaksować przed walką. Właśnie w taki sposób.
To ja jako stary, słuchaj, pan krokowiec i skinhead polecam ci Mechaniczną pomarańczę, słuchaj. Dobry film, aha, powieść dobra. Genialna, ale słuchaj, jak Clockwork Orange Stanleya Kubricka, tak zwana ulubiona zabawa z dużą dozą brutalności. Słuchaj, czekam na twoją recenzję, polecam ci serdecznie. Andrzeju, powiedz mi jeszcze takie ostatnie pytanie, końcowe. Jesteś młodym człowiekiem, 27 lat, w boksie to jest doskonały wiek. Przede wszystkim twoja waga, idealne warunki. No wzrost naprawdę, 1,89 m to jest, później może być ta super heavyweight division. Powiedz mi, jak myślisz? Powalczyć jeszcze ładnych parę lat, tak? Myślę, że nie. Nie? Myślę, że ta kategoria na razie light heavy to jest ludzie, chcę być mistrzem. I ogólnie mam taki plan, że nie chcę boksować, że tak powiem, za długo. Mm-hmm. Chcę skończyć karierę, jakby mogę powiedzieć, w topie i jeszcze przez te parę dobrych lat po prostu korzystać z życia. No i jak na razie wygrywam walki, idę do przodu, także czekam jeszcze parę lat dobrego boksowania, ale o wadze ciężkiej myślę. Dobrze, no to słuchaj, żeby jakiś był optymistyczny akcent na koniec, chciałbym z ciebie wyciągnąć, czy możemy liczyć taką deklarację małą, że chociaż ty obok Piotra Wilczewskiego, kiedy zakończysz karierę aktywną, sportową, będziemy mieli jakiegoś drugiego, młodego pokolenia trenera. Czy nie opuścisz ringu, a będziesz szkolił nowych prospektów, na przykład polonijnych prospektów pięściarstwa? No na pewno tak. Mam klub, cały czas tutaj działam jakby też trenersko i myślę, że na pewno kiedy zejdę z ringu, tak, jako pięściarz, prawdopodobnie też będę się udzielał jako trener. Także mam taką nadzieję, że poprowadzę kiedyś walkę kogoś do walki przy tym świata. No to Andrzeju, zdecydowanie, słuchaj, będę trzymał cię za słowo i za kilka lat przypomnę tobie, jak już oficjalnie powiesz, że zawieszasz rękawice na kołku, także nie do końca. Słuchaj, za dzisiejszy wywiad serdecznie ci dziękuję. Na koniec pozdrowienia dla kibiców od ciebie, ale zanim ty będziesz pozdrawiał, ja muszę pozdrowić człowieka z Polski o imieniu Piotr, który naprawdę domagał się tego wywiadu, żebym z tobą przeprowadził, i to nie tylko Piotra, ale szczególnie Piotra, bo on oficjalnie po prostu domagał się tego wywiadu z tobą. Także mikrofon należy do ciebie, antena należy do ciebie. Fajnie, super, pozdrawiam dla Piotra, dziękuję wszystkim kibicom, że kibicowali mi w Carson na walce, wszystkim kibicom w Chicago, wszystkim, którzy wierzyli w wygraną z Chavezem. Także pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam ciebie, wszystkich słuchaczy radia i mam nadzieję, że będę jeszcze raz, nie raz pokazywał dobry boks i zwyciężał. Bardzo ci dziękuję i już miało być, słuchaj, ostatnie pytanie, ale jak wiesz, ja przedłużam w nieskończoność. Również czytelnicy boxer.org będą mieli za kilka godzin okazję usłyszeć ten wywiad. Powiedz mi, czy śledzisz, czytasz, czy podoba ci się boxer.org? Nie, pewnie, śledzę, czytam i boxer.org jest jednym z tych portali, który czytam, także powiem wszystkich czytelników i wszystkich, którzy czytają i czytają też o mnie. Także pozdrawiam Boxer.org, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i jeszcze raz dzięki za wszystko. Wielkie, wielkie dzięki, powodzenia, Andrzej. Trzymaj się zdrowo i słuchaj, również tam trzymamy kciuki, żeby Legia strzeliła, słuchaj, bramkę. No. Na koniec już. Tak. Jest coraz bliżej. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Panie i panowie, Andrzej Fanfara.